Wszystko o tej wystawie, ona do nas wyjechała. Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takich warsztatów? Prawda, to są warsztaty, już nie ma są, tak? Wielkanocne warsztaty, ale organizowane one są tylko dlatego, że dojechała do nas tak wspaniała wystawa designerów XIX-wiecznych, którzy stworzyli nowe technologie malowania szkła, ozdabiania szkła, wytwarzania szkła i jak gdyby szukając powiązań, animując środowisko tajkieleckie, odnaleźliśmy panią Lucynę Gozdek, która też zajmuje się designem, też zajmuje się tworzeniem dekoracji, również w tej ciężkiej technologii szkła. Za tydzień spotkamy się, podejrzewam, że też w podobnym gronie, może ktoś do nas oczywiście dołączyć i będą ci gości, później lepsi będą udzielać wskazówek tym, którzy dopiero rozpoczynają. A planują Państwo zrobić wystawę tych prac, które powstaną na warsztatach? Nie, dlaczego nie? Ponieważ każdy, korzystając z tych najlepszych materiałów do stworzenia tego jajka, każdy sobie swoją pracę zabiera do domu i mam nadzieję, że ta praca będzie ostatnia wigilijny i będzie oczywiście oceniona, ale przez najbliższych w rodzinie. Tutaj każdy sobie wykonuje swój autorski projekt, więc na pewno różnią się pomysłowością. A jakie były najstraszniejsze rady, kiedy zaczynały się zajęcia? Jakie najcenniejsze, żeby przede wszystkim się nie bać, zmierzyć w ogóle z tym tematem, bo wiadomo, to jest pierwszy jakby kontakt i osoby bardzo nie podchodziły do tego, że nie mają talentu, że się boją, a kiedy tak naprawdę się mierzą z tym materiałem, z tym pomysłem, to proszę zobaczyć, powstają fajne rzeczy.